Dorota Łosiewicz, to jest telewizja w Polsce.pl, Studio Polaków. Witam państwa bardzo serdecznie. Zanim połączymy się, porozmawiamy z jednym z naszych telewidzów. Zobaczcie państwo, jak łatwo można się z nami połączyć, jak łatwo można skorzystać z mobilnej aplikacji Studio Polaków. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze Studia Telewizji w Polsce.pl. Bardzo proste, jak państwo widzicie, aplikacja mobilna Studio Polaków jest banalna w obsłudze. Dziecko by sobie poradziło. Poradził sobie także pan Andrzej, który jest już na łączach. Dzień dobry, panie Andrzeju. Tutaj wpisał pan, tak jak słyszeliśmy w tym miejscu, na temat rozmowy Polexit. Skąd taki temat? Dzień dobry, panie redaktor. Witam. Poradziłem sobie nawet z waszą aplikacją. Zgadza się. Dziękuję za uznanie. Panie redaktor, ogólnie chciałem porozmawiać na temat tego, czy my jako Polska i Polacy mamy cokolwiek, jakiś zysk z uczestnictwa w jakimś wielkim projekcie, który się nazywa Unia Europejska. A pan, rozumiem, ma co do tego wątpliwości, czy mamy zysk z udziału w tym projekcie? Mam duże wątpliwości. Jestem jednym z tych, którzy negatywnie się odnoszą do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No to proszę powiedzieć dlaczego, bo wydaje mi się, że ilość środków unijnych, które Polska absorbowała, to jest jeden z powodów, dla których warto było w tej Unii Europejskiej być. No ale nie jedyny. Proszę powiedzieć, jakie są pana wątpliwości. Panie redaktor, czy my się za pieniądze musimy sprzedawać? Pani tak uważa? No bo jeżeli wszystko co my możemy z Unii Europejskiej uzyskać, sprowadzimy wyłącznie do pieniędzy, to panie redaktor... No nie jest to wszystko, panie Andrzeju, jak powiedziałam, jest to tylko jeden z powodów. Warto sobie przypomnieć, że u zarania Unii Europejskiej, a wcześniej jeszcze wspólnot, bo przed Unią Europejską były trzy wspólnoty, prawda? Europejska, wspólnota węgla i stali, EWG i był Euratom, były trzy wspólnoty, dopiero po traktacie z Maastricht powstała Unia Europejska. I u zarania te wspólnoty, to tak naprawdę chodziło o stworzenie obszaru pokoju i dobrobytu w Unii Europejskiej. No, Unia Europejska nieco dzisiaj ewoluowała, natomiast no, na razie jeden kraj stwierdził na pewno, że jemu się w tej Unii być nie opłaca, no i na razie nie jest mu za łatwo się z tej Unii wydostać, jak wiemy. No bo jak wiadomo, do towarzystwa zawsze się łatwo wchodzi, ale towarzystwo później nie chce od siebie tego towarzysza wypuścić, no niestety, no. Unia Europejska więcej korzysta z członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii niż Wielka Brytania korzysta z członkostwa w Unii. Taka jest po prostu prawda. I Anglicy, Brytyjczycy ogólnie się o tym przekonali. I na szczęście z Unii Europejskiej chcą wyjść, co niestety elity polityczne nie bardzo chcą wykonać, a jeżeli nie chcą wykonać woli społeczeństwa, no to przecież tak się bawić raczej nie powinniśmy, panie redaktor. No dobrze, ale to rozumiem, że pana zdaniem w takim razie Polska także nie powinna do tej Unii Europejskiej należeć, czyli pan by tutaj był zwolennikiem polexitu tak zwanego. Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, żebyśmy mówili prawdę o tym, czy my uzyskujemy cokolwiek z członkostwa w Unii Europejskiej, czy nie. I nie jest to tylko to, że sobie możemy bez paszportu, bez dowodu praktycznie rzecz biorąc jeździć po Unii Europejskiej, bo tak na tej zasadzie właśnie gospodarka unijna jeszcze jakokolwiek się kręci, gdyby korzystali z paszportów, wiz, myślę, że PKB Unii raczej by zniżkowało niż zwyżkowało.
No, wie pan, panie Andrzeju, geopolityczne położenie Polski tak naprawdę nigdy w historii no, nie pozwalało na poczucie bezpieczeństwa. Unia Europejska. Nie było łatwo. No, nie było łatwo, mówiąc delikatnie. Polska historia jest trudna. Unia Europejska no, daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Potężny sąsiad na wschodzie. Nie ma pan wrażenia, że przynajmniej to jest jeden z elementów dla Polski korzystny? No na pewno, jeśli chodzi o względy polityczne, to jest trochę plusów. Natomiast czy to jest tak, że samostanowienie narodów nie powinno być ważniejsze od tego, co sobie wymyślą urzędnicy europejscy? Ja się, generalnie to jest kwestia tego, że nie zgadzam się na to, żebyśmy traktowali Polskę zgodnie z traktatem lizbońskim. Traktat lizboński już dla mnie jest czymś, co jak gdyby wykracza poza państwa narodowe i pozwoliliśmy Unii Europejskiej jako organizacji za głęboko ingerować w nasze wewnętrzne sprawy. Panie Andrzeju, na razie polexit to jest political fiction, to jest coś, o czym w ogóle nie ma sensu mówić, bo tak naprawdę nikt na razie nie bierze tego pod uwagę, jeśli chodzi o rządzących, tak, więc porozmawiajmy. Nikt tego nie bierze poważnie pod uwagę, ale powinniśmy o tym rozmawiać w takim kontekście, co się w tej chwili dzieje z Unią Europejską i co się dzieje z nami przez to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Nie wszystko, i panie redaktor również, nie wszystko, co się dzieje, co Komisja Europejska, co Parlament Europejski sobie wymyślą, jej się pani redaktor podoba, prawda, pani no, redaktor? No, zdecydowanie nie wszystko mi się podoba, ale to jeszcze nie jest powód, żeby się rozwodzić. Nie zawsze mi się podoba wszystko, co robi mój mąż, ale go nie rzucam. Panie Andrzeju, zmieńmy temat, trochę zostawmy mniej political fiction, a przejdźmy do teraźniejszości, bo wybory parlamentarne już za chwilę. Jak pan typuje wynik wyborów? No, wynik wyborów jest praktycznie, moim zdaniem, jeżeli nie nastąpi jakaś katastrofa, jeżeli partia rządząca, właściwie koalicja rządząca, przecież tak się nazywają, tak, nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu, to zdecydowanie wygra te wybory. Myślę, że w większości konstytucyjnej raczej nie uzyskają, ale większość tą zwykłą powyżej 230 mandatów na pewno. Tajemnicą jest, jak się przełoży to na wybory do Senatu. Tutaj jest jednak zagrożenie dla koalicji rządzącej, gdy w grę wejdą mocne osobowości lokalne. No istnieje zagrożenie ze względu na to, że to są jednoosobowe, jednomandatowe okręgi wyborcze, że tamten wynik może się trochę różnić od wyniku, który jest do uzyskania w Sejmie. A pan Gawłowski, skoro mówi pan o Senacie, pan Gawłowski dostanie mandat? Panie redaktor, na szczęście, jak to mawia się u mnie, Bogu dzięki, nie jestem wyborcą z zachodniopomorskiego czy z pomorskiego, skądkolwiek pan Gawłowski pochodzi. Ja jestem z Górnego Śląska i tutaj no, mam swoich kandydatów, którzy no, na szczęście nie są z koalicji. No dobrze, ale pan mówi o tym, że wydaje się panu, że wynik wyborczy jest już właściwie przesądzony, ale widzi pan, problem polega na tym, że dużej części wyborców może się tak wydawać i może im się nie chcieć ruszyć z kanapy czy z fotela, pójść do urny, ponieważ będą przekonani, że wynik wyborczy jest już przesądzony. No i wtedy ten wynik wyborczy może się okazać inny niż się wcześniej wszystkim wydawało. Jak więc mobilizować elektorat, jak w ogóle partie powinny mobilizować swoje elektoraty po obu stronach, tak aby no, wyborcy jak najliczniej ruszyli do urn. Panie redaktor, myślę, że to jest kwestia naszej odpowiedzialności, mojej, pani, moich dorosłych synów, żeby poszli do urn i zagłosowali. Niech zagłosują przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem. Jeżeli będą głosowali zgodnie z własnym sumieniem, cokolwiek te wybory nam przyniosą, to powinni być zadowoleni. A myślę, że mobilizacja to przede wszystkim jest kwestia tego, żeby przekonać ludzi, że ma sens. Że to, co robią, to i ten akt wyborczy, który czynią, że ma sens. Bo jeżeli ich zniechęcimy do tego, zniechęcić ich możemy na wiele sposobów. A ta brudna polityka, która się w tej chwili rozgrywa,
na pewno nie działa mobilizująco. Coś mi przez chwileczkę pana odbiór osłabiło. Halo, halo, słyszymy się. Takie slow motion troszeczkę było. Ale panie Andrzeju, to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co wczoraj zdecydowało Prezydium Sejmu, czyli zawieszenie obrad Sejmu na czas po wyborach. Posiedzenie Sejmu zostało zawieszone. Zapadła decyzja, że kolejne, że będzie wznowione już po wyborach, czyli stary Sejm będzie jeszcze przez chwileczkę pracował po nowych wyborach. Konstytucyjnie ma do tego prawo, bo Sejm ma 30 dni, prezydent zwołuje Sejm w ciągu 30 dni od wyborów, ale czegoś takiego w historii jeszcze nie było. Do tej pory żaden Sejm w starym składzie nie zebrał się po wyborach. Opozycja tutaj bije na alarm, że Prawo i Sprawiedliwość chce Polakom odebrać wolne wybory. Pana zdaniem, jaki jest cel tego zabiegu, wybiegu, podstępu? Czy może nic się za tym nie kryje? Panie redaktor, zgodnie z tym, co widzimy, a przyzna panie redaktor, że ugrupowanie rządzące w tej chwili, posiadające większość w Polsce, to jest sprawnie, organizacyjnie zorganizowana maszynka do głosowania i jeszcze do tego mają swojego prezydenta. I rozumiem tu te dylematy, które ma opozycja. Zgadzam się z nim, mimo że z opozycją tradycyjnie się nie zgadzam, ale w tym wypadku jest jeszcze coś takiego, oprócz samego litery prawa jest duch prawa i duch taki, takie tradycja. Tradycja w Polsce powinna być czymś, co chronimy. W związku z tym, jeżeli poprzednie Sejmy, jakkolwiek by nie były, jakkolwiek by się nam nie podobały, nie zbierały się po wyborach, to jeżeli nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, coś, co spowodowałoby się, że natychmiast powinny być podejmowane decyzje, a takie decyzje może podejmować tylko parlament, to niestety po wyborach te posiedzenie się nie powinno odbyć. Takie jest moje zdanie. Oczywiście nie trzeba się z nim zgadzać. Dziękuję serdecznie, panie Andrzeju. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy dawno pan się zgłosił do naszego programu i czy dawno zainstalował pan aplikację Studio Polaków, czy długo, dużo czasu panu zajęło to połączenie się z nami? Nie, panie redaktorze, znaczy aplikację już sobie ściągnąłem dość dawno, natomiast z panią redaktor umówiłem się wczoraj, panie redaktor. Wczoraj się dopiero umówiliśmy, dobrze, to bardzo, bardzo się cieszę w takim razie, panie Andrzeju, za to, że udało nam się porozmawiać, za to, że pan się do mnie zgłosił. Pozdrawiam serdecznie, życzę, żeby pana prognozy wyborcze się sprawdziły, a my jeszcze raz posłuchajmy, jak skorzystać z aplikacji Studio Polaków i jak wziąć udział w programie na żywo. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w Polsce.pl. Widzicie państwo, jakie to proste. Wystarczy zainstalować mobilną aplikację Studio Polaków i wtedy już można się z nami połączyć. Program Studio Polaków to jest program, który państwo współtworzycie z nami. Bez waszych telefonów, bez skorzystania z aplikacji Studio Polaków nie ma tego programu, dlatego zachęcam, byście państwo aplikację korzystali i rozmawiali z nami w programie na żywo. Ja już dziękuję za uwagę. To była Dorota Łosiewicz, Studio Polaków, a już za chwilkę gorące pytania. Do zobaczenia.